Witam serdecznie, nazywam się Witold Wysmułek i mam zaszczyt uczestniczyć w programie prowadzonym przez Polane Kultury. Zaprezentowałem tutaj Państwu jedno z moich opowiadań. Jest to akurat forma obyczajowa. Na co dzień, jeśli piszę, to piszę głównie science fiction, w tym i twarde science fiction, aczkolwiek zawsze ono obejmuje tematykę taką ogólnoludzką, tak? Nawet jeśli tam są kosmici czy roboty, to zawsze są odnośniki do takich typowo ludzkich, typowo naszych problemów. Pisanie stanowi dla mnie pewną odskocznię od życia codziennego. W życiu codziennym zajmuję się permakulturą, czyli takim naturalnym ogrodnictwem, rolnictwem, w ramach którego uprawiam ziemię, mam bogato nawoże, biomasą i hoduję też zwierzęta, w tym oczywiście kury. Kury uwielbiam i obserwować, i uwielbiam jeść kury, i uwielbiam jeść jajka, tak? Cóż tu mogę więcej dodać? Generalnie chyba chciałbym zachęcić każdego z Państwa do rozwijania poza swoim życiem takim zawodowym swoich pasji, tak? Czy to będzie właśnie pisanie, czy malowanie, czy rzeźbiarstwo, czy inne formy sztuki. Jest to niesamowita sprawa, bo pozwala z siebie wyrzucić cały szereg emocji i gdzieś tam pozwala też na otworzenie pewnego rodzaju bramy do samego siebie. Ja wiem, że to może banalnie brzmi, ale tak to właśnie sądzę jest. Przynajmniej w moim przypadku. W sumie to by było na tyle. Serdecznie Państwa pozdrawiam i życzę naprawdę niezapomnianych wrażeń podczas odsłuchiwania całości dzieła firmowanego przez naszą naprawdę nieocenioną Polanę Kultury. Biegnij. Przyspieszam kroku. Odwracam się. Z tyłu, za lasem, majaczą ciemne kłęby chmur. Wściekły granat rozbłyskuje, czasem głuchym hukiem. Miesza się to wszystko, pochłaniając kolejne połacie błękitu. Szybko, nieubłaganie. A więc szybciej, do domu. Piaszczysta droga, nagrzana letnim słońcem, prowadzi mnie między polami. Pierwsze porywy wiatru targają dojrzałymi kłosami żyta, a wśród nich niebieszczą się nieliczne chabry. Pochylam się nad kwieciem, choć na chwilkę. Idę dalej. Czuję pot między piersiami, na czole, pod pachami. Ściskam mocniej koszyk pełen zakupów, ciemnej czekolady. Mama przecież tak bardzo lubi razowego chleba z ziarnkami słonecznika. Będzie na śniadanie, jak zasiądziemy rano. W kuchni pełnej światła, zasłuchani w melodię jajecznicy i zerwanego tuż po świcie świeżego kopru. Jest też pieprz, majeranek, dodam do jutrzejszego mięsa. Dom już blisko. Widzę dokładnie nasz sad, te wszystkie jabłonki, gruszki i śliwy, dorodne wiśnie, rzędy porzeczkowych krzaków. Za zielenią zaś widnieje dom. Czerwona dachówka czeka na deszcz, na wiatr, pobielone ściany zapraszają. Schowaj się, nie zmokniesz. Wtem słyszę kroki. Żwawe, tylko trochę przytłumione przez piach. Podnoszą głowę, to Janek idzie. Ma zaciśnięte usta, jego twarz ogorzała. Dziś jest jednak blada. Patrzę mu w oczy. Są jakieś inne, jak czarne studnie. Cześć, Aniu, słyszę głuchy głos. Cześć, odpowiadam. Hej, gdzie idziesz? Burza przecież.
Nieważne, mruczy Janek. I już go nie ma. Staje na chwilę, patrzy na jego szczupłe plecy, opięte przez zbyt małą podkoszulkę. Chłopak idzie szybko, ale widać coś innego w tych jego krokach. Tymczasem rozlega się kolejny głuchy grzmot, granat coraz bliżej, błękit cały zajęty, szarość oraz nieliczna biel falują, forpocztami huraganu, elektrycznej nawałnicy. Wchodzę do domu. Wita mnie przytłumiony zapach codzienności, kurz sieni, nieco zatęchłe wonie wiader stojących pod schodami, ściekający biały ser powieszony w dużym, lnianym worku, a dalej kuchnia, ławy gotujące się jedzenie. Witam się z rodzicami, mama ujmuje mą twarz. Córuś, zdążyłam. W dziennym pokoju siedzi Agata. Oczy mojej siostry patrzą gdzieś daleko. Na wytartej powierzchni drewnianego stołu leżą kwiaty. Jakie ładne, wykrzykuje. To od Janka? Tak, mówi Agata, nie wysilił się, nawet róż nie kupił w miasteczku, tylko to nazbierał. Patrzę się na siostrę, oniemiała. Widzę tu łubin, mówi jej, pokazuje na głęboko fioletową gęstwinę. On rośnie daleko od nas, jakieś 5 kilometrów w stronę rzeki. A tu kontynuuje jego biała odmiana. Można to znaleźć tylko w starym lesie, na jednej z polan, wiem, bo chodzę tam z Arturem na grzyby. Dalej, tu czerwienią się maki, o tej porze są one już tylko na polach przy miasteczku, jakieś 8-7 kilometrów od rzeki. Agata wlepia się we mnie. Powiedziałam mu, a te białe kwiatki, których nazw nie znam, kojarzę je jednak dobrze, rosną nad rzeką i na koniec chabry z naszego pola. Janek dobre pół dnia chodził za tym, a każdy krok był pewną myślą o tobie, a każdy kwiatek słowem do ciebie. Nie, Agata milknie. W szybę okna zaczyna mucić deszcz. Moja siostra wstaje, ma na sobie nową sukienkę, śliczną, białe koronki znaczą jej koniec, owijają zgrabne łydki roślinnymi wzorkami. Agata wygląda jeszcze przez okno, zaciska dłonie i wybiega z pokoju przez kuchnię, sień, zostawia za sobą twarde drzwi, przez które wdziera się wiatr wraz z wodą oraz przeciągłym hukiem. Co się stało? Pyta się mama, a ja myślę tylko, biegnij siostro, biegnij jak najszybciej. Zamykam drzwi do domu, wracam jeszcze do pokoju. Zbieram kwiatki ze stołu, nalewam wody do dzbanka, zanurzam w nim spragnione łodygi. Niech im pachną, jak wrócą.